Hej, 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 bliska. W następnym odcinku zagrajmy w Resident Evil 4. Ale wczytaj się, no. Skończyliśmy ostatnio... Aha, już wiem gdzie nawet. Dobrze. Nagrywa się, wszystko się nagrywa, więc jest dobrze. Tak, trzeba przeszukać górę. Dlatego nie zrobiliśmy się, jak odcinek kończył. Dość ostro. Tak więc... W tym odcinku się zajmiemy tymi niedoborami z poprzedniego odcinka. To nic ciekawego. To jest z twojej strony, tak? A, już wzięliśmy. Tędy weszliśmy. I to będzie to dodatkowe zdanie jakieś. Dobra, rzućmy okiem jeszcze. Zaskoczka się Kurde, co jest? Przeskoczyć, o. Dobra. To chyba wszystko jest. No raczej tak. Nie zeskocz, tylko przeskocz. Tu nie mówię, co jest. Zeskocz. Może z drugiej strony. Tylko mogę. A stąd tutaj. Ja na to wychodziłoby. Jest trochę... Właśnie. Troszkę nie ten tegas wyszło jak powinno. Dobra, zobaczymy, co tutaj możemy mieć. Ma coś nowego? Tuning nowy. No. Okej. Z jakiej racji nie mogę wybrać sobie Reda? To nie wszyscy są kupione, ale nie powinno się świecić. Już mam Reda. No pewnie, że mam. Ale ładowaliśmy z niego trochę. Tych pieniędzy. To nie ma, ma takie walnięcie jak strzelba. Dwa strzały z pistoletu ma większe obrażenie strzelby. Ze strzelby jeden. No ale dobra. Nic nie zrobimy. Żeśmy okiem dokładnie na tym lepiej. Jak to wygląda. Granat przynieśmy w odpowiednie miejsce. Na przykład robiąc to w taki sposób. To jest dobrze. Mamy tak, dwa całkowite leczenia. Jeden całkowite leczenie, drugi leczenie rozwinięcia zdrowia przy okazji. Ja bym zrobił tak w sumie. Dobra, mamy trzy do całkowitego leczenia. Dobra, jakby co będzie jeszcze z tym? Dobrze. Wszystko przeładowane chyba. Chociaż nie jestem pewien co do końca tego. Przeładowane. Dobra. Wybierzmy sobie pisać potem. Dobra. To zdanie jakieś. Ciekaw jestem. Już nie pamiętam dokładnie. Co tutaj było potrzebne. Jakieś takie dziwne i nie do końca miłe wspomnienia z tego. A to tylko muzyka, tak to brzmiało jak coś szurało. Nic nie ma. Czy to będzie jakaś pułapka? Tak jak kurde jakby.
Co on robi? Ciekawe. Nie pamiętam, że jakaś tam parówa stoi za drzwiami, słychać ją. Tak się zastanawiałem, czy za to nie wejdzie jeszcze, co? Tak jakby coś bliżej. Strój taki, trochę jakby... Gdzieś to widziałem, coś takiego podobnego. Strój podobny do tego. No właśnie. I tu będzie chyba coś za chwilę wysunie się do środka. Ja. Poczekajmy, pewnie przyjdę. Nie wydaje mi się, żeby nie chcieli przejść. Okej. Dlaczego oni strzelają? To ja za bardzo nie mam pojęcia. No. Ten. Strzelajcie. Niech strzelamy raz jeszcze. No. Masz w dupę strzał. No. Coś jeszcze? Tu się za chwilę wysunie jeszcze jeden gościu. Weźmy to. Aha, tu jesteś. Na razie. Dostaniesz. No podnieś nawet. Dobra, to masz pojęcie. Niech się podnieść na niego. Łaski bez. A ty tam se maruś jak chcesz. O, do karabinu, spoko. Okej. Do karabinu. Co ma ta go? Nic nie ma ta. No ty wi. Chodź tu. No. To chrup. Bawić się chciałeś, to proszę bardzo. Dobra, to jeszcze jakiś wi. Się zbliża blisko? Chyba będą stali studentem mną. Na to by wychodziło. To bym też razy powiem, że siedziały. Kuleczka fakt nie zapała. No to może tak. Ale bo jeszcze nie, może się przydać to. No to tylko przez to. Ja myślałem, że jeszcze coś innego. Każdy na się liczy. A to będzie nie za Tour de France. A może? Nie. Tu będzie, pamiętam, się będzie mnie źle gonić. No, jeden jegomość. Tu będzie słychać jakby... Masz w tą nogę. No, podnoś się parowo. Masz peja. Raz jeszcze. Ja się przeładuję. No. Stary. Tu masz jeszcze raz peja.
No, jeszcze? O. No, no. Szacun, twardy jesteś. Ale w kolano byś nie przeżył. Strzał. A tu? Się prawdopodobnie za chwilę wysunie coś ze środka. Gatling na pewno. Dwie parówy takie. Tutaj będzie go się z gatlingiem, z tego się wysunie. Tylko nie wiem, kiedy to będzie dokładnie. Hmm? O właśnie, dobrze mi się dawało. Amunicja. Leczyć się jeszcze nie ma sensu. Ja bym to gdzieś widział. Podobne obrazy. Oj, panowie, panowie. Co mam powiedzieć mam wam? Nogi was bolą, tyle wam powiem. No właśnie. Kolano też. Was boli. No. No właśnie. To hop, na dół. No właśnie. Weźmy to lepiej. Płonij się po tym. Serio? Cholera jedna. Co się jeszcze musiał czytać? No. Idzie tutaj, czy nie idzie? Czyli no, pamiętam, że on chyba miał taki naprawdę drogi ten, naszyjnik. Co to jak tam mieliśmy. Tamtym gościu, o, przydałoby się to jednak mieć. Więc jeszcze przyjdzie mi chyba wczytać. Szybka szczytka. Jeszcze wyżej. Oho, że on to przeżył. O ty! Jajo węża. No właśnie. O tym cholera jasna mówiłem. Dobra, waszmość, chodź tu. To zabolało, stary. No to też. Ale w sumie. No jak ten kanał na dobre wyjdzie. Dlaczego to zobaczycie? Gdzie my jesteśmy? Aha. Serio? Znowu to? To się pozbędziemy, jak móc to móc. I to jest to. Tak na szybko. Cofnij. Przeczytane. Dobra, dobra. Na razie. To my robimy tak. Powinni to przyjść pewnie. I mi się zdaje, że muszę jeszcze mu głowę składować na chwilę. A jednak nie, no i dobrze. To mi się podoba. A ten waszmość? Dlaczego kurna czeka?
Cię zbudowałem. No. Nie no, trzeba. Nie ma opcji, nie zostawię tego. Jedna trzecia amunicji zaszła, więc przeładować trzeba. Ej, kochasiu. Bolało, nie? Wiem. Tak bywa. No. A gdyby tak mu... Próbujmy. Ale tak połączmy to z zieloną. Teraz? No. Ty Franco! Jaka gnida, co? Dobra, podziękujemy wam. Wow, nic zadziałało. On tu zeskoczy za chwilę. Szkoda, że tu min nie mogę postawić żadnych mian. No dobra. Wybierzmy. To znowu. W taki sposób. Nie, ten kamień niech miejmy go. Gdybyśmy tylko mogli. Dobra. A, nie no. Moja celność na mnie nawet mnie rozwaliła akurat teraz. Dupę urywa. Jeszcze nie. Dobrze. Weźmy strzelbę może tak w łapki nasze. Kochane łapkę. Dobra, kochane. Trzeba się zainwestować, tylko jak się pokaże ten pistolet. Maszynowy jakiś. Dobra. Trzeba może. I dobra. Spierdzieliła gnida. Trudno. Bawimy się tak w sposób. Nie. Pobawić się, Heniu, chcesz? No, proszę cię bardzo. Heniu chce się bawić. A my pokażemy Heniowi, jak się bawi. W taki sposób. W taki sposób się bawimy. Zdecydowanie fajny. Jak to się podobał? Myślę, że nawet bardzo. Fajna impreza była. Więc tak. To nie ucieknie, więc możemy się robić w ten sposób. Myślę, że było trudniej z nim walczyć. Wiesz, mogę się mylić. No z drugiej strony to było kiedyś. I to jest na dużo starszym sprzęcie, które miałem. Żeby nie skłamać, coś około. Nie wiem. 8 klatek na sekundę. No także, jak widzicie. Pieniążki, ametyst. To jest ten klucz, tak? Tak, to nie uciekł. Wszystkie te? No raczej tak, dobra. Dam, że dotarł do mnie, że klucz mam. Więc odwiedźmy z potem dalej.
Mi się zdawało, że on miał jakiś ten. Coś takiego było. Ale to chyba właśnie z tymi michami, co prędzej. Z tym mogło mi się pomylić. Więc tak. Hopsa. Szkoda, że to żadna muzyczka. Kurde! Muzyczka nie gra. Normalnie. Irytujące. Co ja mam sprawdzić? To mamy wszystko. Aha, to dalej. Zadanie poboczne. A to chyba to na dole co mieliśmy. Dobra, zostawajmy. Zamknięta, ale nie na długo. Patrzaj ta. Ametyst w oku. No. I to było chyba brudne. Mi chodzi o zagadkę, która jest za chwilę. Coś jeszcze? Nie? No i dobra. Przyjrzyjmy się. Tu mamy co? Gościa, któremu zaraz coś odpadnie. Tutaj mamy kilkoro ukrzyżowanych ludzi. Szubienica. I zaraz ona szubienica. Poświęcając 6 żywotów odkryje ścieżkę prawdy. Przycisku 6 żywotów. Tu mamy 3, 5. Dobra, to trzeba powiedzmy to gdzie to. No trzeba tak, mieć tych ukrzyżowanych, jedną tą głowę i te dwie powieszone. Dobra, to użyję może jedynkę. Aha, musi być razem, łapię. I tym sposobem mamy 8, więc nie pasuje. Dwójka zmienia. Aha, trójka. To, a to nie ostatnie. Chyba. No dobra. To może trochę zająć. 2, 4, 6, o. 2, 4, 6. Ale nam się udało. Myślałem, że dłużej będzie. Serio. Coś szybko mi to idzie. Zdziwiająco szybko. Myśmy się wywalili gra. No się masz, mikrusie cholerny. Give a damn. Rain or shine, you're going down. No właśnie. Get rid of our American friend. No to będzie trochę ciekawie. A, 20 minut, także może. Być może dam radę. Chyba będzie strzelba naszym najlepszym przyjacielem chwilowo. No, już, rzuć we mnie, no. Co jeszcze? Cholera. Jeden. Paruwa. Panu podziękujemy. Panu też. Oj, to był głupi pomysł. Fiu. Myślałem, że już będzie ten zarażony. Kusznicy? No jak nie, tak. Się zasmarkali, gdyby się nie pokazali. No chodźcie. Zaoberwać szyję. No już. Na razie nie trafiają i mi to podoba się. Dobra, panu podziękujemy. Masz tam. No, stary.
Pozbierajmy szybko. Dobra. O ty gnido. Dobra, to jest dobry moment, aby tego użyć. Mamy jeszcze więcej życia. To przenieśmy w to miejsce. To. Jeszcze żółto by się przydało jedno. Nie, zapomnij tych grantów nawet pro. Dobra. No serio? Ja go nie lubię. Mam takie buzi. Lubi dać. No. Co? Serio? To było dziwne. Ty zasrańcu cholerny. Chodź tu. Masz serce. No. Masz po jajach, jak jeszcze tak. To będzie inaczej. No. Teraz nie płaci złota trochę z dupy, no ale... Myślałem, że jeszcze próbuję wstać na to. Na tymczasem to już było. Czy znikło mi to, czy mi się zdawało? Dobra. Jak tu mamy? Przeładowane. Spoko. No to dosyć ważne, żeby być pewnym. Rzućmy okiem. Znaczy, rzućmy okiem na to. Dobra. Tak jest. Me gusta. Żółta kapusta. Tak jest. No, następne jeszcze. 2000 pasek życia. I to będzie chyba właśnie... O! Miło. Snipelek. Ktoś jeszcze? O! Amunicja. Czy coś tu może wisi? Błyszczącego? Nie. Tutaj tu mamy... O! Paszynkę. Tutaj stąd weszliśmy, dobra. To byliśmy. Więc tu wszystko sprawdzone, dobra. Jedne rozsądne wyjście nam zostało. No tak. To z buta. No dobra. Co? Nie. Aha. To tu gdzie? Lata jak wolimy za chwilę, co? A, widzę jeszcze gdzie. Ale zróbmy jeszcze tak. No, wiesz, miążki. Jeszcze tutaj. Doskonale. I za chwilę się chyba pojawią nasi kolegi. Trzeba to sprawdzić. Czy nie zostawimy czegoś takiego tutaj, prawda? Nie mam takiej opcji nawet. Zeskocz. A ja chciałem przeskoczyć. A nie zeskoczyć. Z drugiej strony może? Co się dowiemy? Ale tędy. Drepcz, Leon. Serio? Musi się wysunąć coś, co? Za to zrobić. Ej, tam. Jesteście B. Momencik. No, dobra, to byliśmy.
Strzeżący się minął. Nie, zdawało mi się. Tu jest. Nie, nie źle jest. Muszę tylko przeżyć w pokoiku, który był tutaj. Tutaj. No, teraz już nie mogę zapewne wcisnąć ten guzik. No jak nie, jak tak. No serio, przeskakuję, położyłem w dolach, a tego nie potrafi. Nie potrafiłbym przeskoczyć. Zachęcam koledzy, co? Z tej się jeszcze wysunął. Choć z tym to bywało chyba różnie. O właśnie, głowa kozła. No. Tak, więc rzućmy okiem. Te dwa siostrze, czyli ten, którym się cofnąć mogliśmy i tym, który możemy iść dalej, więc sądy. No dalej, dalej. Ruszamy. A nie, tutaj. A, to tutaj będzie, dobra, lepiej. Drepcz, drepcz, Leon. Tutaj. No. Ładne, białe drzwi. Biało-złote drzwi. O! Coś co lubimy. Ostatni zapis. To my się nie kojarzy dobrze. Coś tu chyba będzie z oknem. Chciało mi zrobić kuku. Czy mam rację, czy nie? To się za chwilę okaże. Mam suficiencję? Z tej strony nie. Nie. Spotkamy chyba kogoś za chwilę. Nie mówcie, że teraz będzie akcja w tym. W ogrodzie. Ale chętnie tak. Tu nie mogę, więc tędy. To gdzie chyba ogród. Ten, tu jest ogród. Nie lubię tego. Ale spotkamy znajomym naszą. Ciężko nie zauważyć tego. To nic. A tutaj? Wow. Głęboko. To samo. Nie zawsze paść. Tak, tak, to już z buta, nie? Co, będziemy się ograniczać? Patrzę się, gdyż... coś było... Właśnie... Oj... Coś mi się... To chyba będę z tą chodził już. A wtedy się coś pojawi tutaj. Bo pamiętam, coś się miało miejsce... Się pakowałem takich razy. A, ten kruk chyba coś miał ciekawego. Nie? Tam jeszcze widzę ametyst leży. O, tutaj będzie chyba właśnie wejście tego. Gdzie będzie potrzebna nasza koleżanka. Trzeba było doparkować. Weźmy sobie ametyst, snipelek, ametyst, kasiorka. Wszystko. O, tu no. Coś mi się dało, czy coś mi mignęło mi? Właśnie, to jest... Tu będzie właśnie ten butterfly, the warfar. Właśnie. No właśnie, będziemy nią potrzebowali tego. Także tutaj się nie opłaca okupywać. Tamtego revolveru. No, trochę mamony, nigdy nie zaszkodziłem temu. No co to spalający? Cholera. No i będę srał z tą amunicją spalającą. No może nie tyle amunicją, co granatami. 2, 4, 6. 6 spalających. Jeden zwykły i jeden
błyskowy. No i to będzie wredny ten. Jak oni lubią. To się w głowie nie mieści. Mi znowu w gardle zaschło, nie mam wody. Standard. Tylko, że tych pierdolców nie widać od razu. By się ich sprzętnęło. Lepiej a potem. A co nic nie ma? Niekoniecznie. A? Nie, zdawał mi się. Kurde, mało katek znowu. No, wróć. Nie, spoko. O. I tu będzie za chwilę filmik. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Uh-huh. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Ci teraz zabaweczka, co nie? See you around. Ada! No właśnie. Celność 68%. No, strzelaliśmy kilka razy po tych. Po trupach właściwie, więc zbudowaliśmy też kilka razy. Hmm. 20 razy zdechliśmy. Fajnie. W całej grze. Nie. Tak to jest, jak to się grało. Kilka lat temu. Dłuższych. Co tu coś będzie? No, wiedziałem. Wiecie, nie było innej opcji. Ciąg. I palet następny, doskonale. A tu? Nic? Nic. Smutno mi, że nie ma żadnej zabaweczki dla mnie. A tu za chwilę do pana zobaczymy. Najpierw są różne priorytety. Uuu! Dobra, to widzę, że trzeba się sobie poradzić inaczej. No. Powiedzmy, że ujdzie w kopu. Czy mogę? Nie. Maszyna. To na razie niepotrzebne. Chwilowo niepotrzebne. Tutaj jeszcze coś jest. Z tym gościem. Zdobione lustro. O. Bardzo fajnie. Tego nie mamy. No i. O. Intruska.
No. Tyle się tylko dowiedzieliśmy, zawsze coś. Hejo. Welcome. Tuning, tylko myślałem, będzie miał coś nowego. Block Tile'a. Ten Butterfly'a. Cholera, myślałem, będzie miał coś nowego. Ale sprzedajmy co nieco. Zielone oko. Jeszcze brakuje mi. Lustro. Cieszę się. No, ty też jesteś szczęśliwy, więc wszyscy są szczęśliwi, więc jest dobrze. Nie wiem, czy tego nawet nie sprzedawać, te wypalające. Wiesz, one się przydają czasami. Tylko, że to ilość miejsca, nie trochę tak. Dobra, to będziemy musieli głosować tymi drzwiami. Aha. Czy ja to mam tutaj? Te granaty, granaty, dużo granatów. Do tego pistoletu maszynowego mamy strasznie dużo amunicji. A dokładniej? 100, 200, 300, 400, 500 sztuk. Ja pierniczę. 500 sztuk amunicji. Jeszcze kwadrans, obyśmy zdążyli dojść do samej maszyny do pisania. Jakby to tam tu zapis, wiesz? Mam nadzieję, że zdążymy. Bo tak się lekko opierdziłem. Coś się będzie. Moment. Przydałby się taki szybki obrót o 90 stopni. Kurczę, jak już mówiłem. Moment, sprawdź. Aha, do tego to. Tu będzie chyba jakiś nowy przeciwnik. Fajnie. Nowy rodzaj przeciwników. I chyba wykorzystam trochę granatów. Powoli nam mniej się miejsca zaczyna kończyć. Moment, moment, coś mi się... Pamiętam, a to ale będę chyba stąd już. Pojawi się butelka chyba. Wtedy będę musiał rozbić. To coś będzie wrednego. To jest klatka, widzicie? To jest klatka. Ona się zamknie. I wpakujemy mi jakiegoś dziela do środka. Tego którego to już nie pamiętam. Co to było? To będzie obraz. O. No właśnie. O tym mówiłem. Czy ja coś tu mogę zrobić? No to się zamknie i... Właśnie. O, poznajecie jego mościa? On jest oślepiony, więc to nic, ten błyskowy mi nic nie da. Ale ten może... Ty gnido. Niedobrze. Mm-hmm.
Chyba szlubę za chwilę ciągniemy. Tak. Tak. No. O, dupa. No właśnie. Okretów redne. I cholera jedna. Serio? Zostaw mnie! Ty gnido! Dobra, nie tak, tak. Kurna. No to życie nam zajdzie. On takich pomieszczeń jak mamy, to jest cholernie wredny. Płon. Jeszcze? Serio? Poszedł mi won. Cholera jasna. Aż ty gnido. Dlatego mówiłem, żeby przydało mi się wchodzenie bokiem. Kurna, weź się rusz. Na serio, w tym kierunku akurat musiałeś? Oż ty gnido, ale mi przydzwonił. Oj, właśnie. To się skończyło dla nas dość boleśnie. Tak, chcę kontynuować. No blisko. Poszło nie tak, jak chcielibyśmy. I to już jest rozpoczekane, dobra. Więc może zrobimy to. Tak, może weźmiemy to. Dobra, od razu niech jest. Serio? Serio? Ty zasrańcu jeden. No tak.
Dobra, było warto, bo się pozbyliśmy z tego zesrańca. O cholera. Serio? Ciągnąłeś jeszcze mnie? Dobra, zróbmy tak, że ja wezmę to. Idzie chłopcze, nieco. Kurna, za słońce. Dobra. Gnido dworska. Ty kurna zasrańcu pędożony. No. O. Masakra, kurna. Dobra. We Francji jedno. No. No chodźcie. I co wy na to? No. Tak się zaczyna. Za razem. Co prawda za drugim razem, ale jednak. Szkoda, to mi zeszło. A narzekałem na małą ilość miejsca. No. Za mało miejsca. Jeszcze tylko karabin. Doskonale. Złotym pistolet. Przeszukajmy to. O, pozycjona klepsydra. Ładnie. Mamy jeszcze ładny granacik. Tak mi myśli. Mogę sprawdzić, czy będzie dobrze działał ten granat oślepiający na niego. Pomimo tego, że ale ma tą narość nie na plecach, także prawdopodobnie mu jakoś to by zadziałało na niego. Rzućmy okiem. I tutaj. Dobra, to bym, ja bym chciał się cofnąć i pójść na dół. Tak. Sprawdźmy to. Aha, to jest to tylko. Takie kuszki, dobra. Teraz... Mogę to sprawdzić, więc to zrobię. Trzeba znaleźć maszynę napisania.
Zobacz. O, nic. No, załaduj się tę lokację. I tu będzie ten. No, weźmiemy. Tego nie widać za dużo. A to mogę otworzyć? Mogę. No. Czy to było to? Nie. To jest tam. Patrz, jeszcze nie trafię, dziada? Jakim cudem? Tych chędożnych wężów. No chodź tu, panie wężusiu. No. No, tak, dobrze. Tak. Snipalek, dobrze. A to było coś stąd? Ciekawe. Otwórzmy te drzwi, chyba możemy. No. Aha, teraz dobrze. Teraz cofnijmy się z powrotem do tego. Tam będzie chyba zapis na niedługo. Bo już coraz mniej czasu nam zostało. Szybko na to. W prawo, tak? Mhm. W prawo i tam będziemy mieli maszynę do pisania. Więc biegiem. No. Już niedługo zapis. O, coś tu chyba będzie się działo. Nie no, serio. Tu będzie za chwilę takie. To trochę może trochę zająć. Jajo węża. No ja chcę to podnieść. Tu się trochę tych przyda tam. Mam na szczęście ich troszkę. Taki truc. Mhm. Ciech. Tak, jest nas. Dobrze. Ciech. Mam z drugiej strony chyba. Tyle. Ojejujeju. Dobra. Jak móc to móc? To trzeba będzie podnieść. To się podniesie. Cały ten się podniesie. Zobaczycie. Następny garnuszek. Patrzcie, co to jest. Ale nie mamy miejsca, nie? To bym musiał obchnąć, więc trzeba się zrobić tak, pozbyć się granatów. To zdecydowanie coś, co trzeba będzie uczynić. I teraz przyjdą koledzy nasz. Zobaczcie. Nie mów, że nie, na szczęście nie. Ale mi się udało. Siła ognia przydaje się do tego pistoletu. Tu jeszcze będzie ktoś. Właśnie, granaty, nie? To kłoncie.
Zdało mi się zamknąć jakiś. Nie, się pomyliłem. Granat się przydał. To mnie prowadzi do... Aha, dotąd. Dobra, to trzeba tylko szybko jeszcze ograbić to miejsce. Dobrze. To jest inna. Hop na dół. Na dół. Cholipka. Jest tak. Ta granat prawdopodobnie mu sprzedam. Bo musiał ten granatnik jakoś tu móc wcisnąć. Tak, tylko że to nie. Nie wiem, pamiętałem, że to zajmie jak cholery miejsce. Dobra, się nie zniknęło, to dobrze. Polecimy szybko do tego gościa, sprzedamy to. Aha, nie mogę tak skoczyć. No oczywiście. Bo kto to widzi, żeby człowiek dał radę się pociągnąć? No serio? No. Teraz biegiem do niego. Tego naszego sprzedawcy. Leon, ruszaj schabowy, już. Ruszaj. No to maszyna, nie sprzedawca. O nie, jednak. No i to masz. Walizka XL, nie no, tak mi mów. No. Tak jest. Sprzedam ci może coś. Coś w stylu... Jajko. Tak, sprzedaj. Dobra, tu na razie możemy olać. Dobra, bierzemy szybko tą rakietnicę, granatnik. I zapis, bo już trochę jestem powyżej godziny. Jasne. Miłuj się. Biegnij, chłopie, biegnij. Bierzemy. Zaraz ci może przyda się bardzo. No, Leon, do jasnej cholery, naucz się chodzić. Jak to wygląda? No, powiedzmy. No, jeszcze dostarczy to miejsce, ten granatnik co tak płonie leży. Jeszcze szybko na swoje miejsce. To tu. Tak, dobrze. Tak. Raz, dwa, trzy. Jest w stanie tak. No to jest dobrze. Więc wciśnijmy. Nie no, dobrze sobie jest. Możemy iść. Zapisać, gdzie git ludzka. Git majonez. Oczy jak mimo nie dłuższe, ale tam nieznacznie. Więc nic się nie stało. A, mogłem to użyć, tego użyć, no ale. Zucie granatu też mi pomogło w pewnym sensie. No. Bardzo dobrze. Zapis ludzka. Dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie tego odcinka. I zapraszam na kolejne części Zagrajmy w Resident Evil 4. Na razie, ludziska.